Czy można przez całą noc uczyć się polskiego, historii, angielskiego, matematyki i w dodatku dobrze się bawić? Okazuje się, że tak. Doskonałym tego przykładem była noc komputerowa zorganizowana przez nauczycieli z zespołu szkół nr 7 z Osiedla Zwycięstwa. W piątek 11 marca o godzinie 19 rozpoczął się naukowo-rozrywkowy maraton. W naszym gimnazjum stawiamy na sport, nauki, ścisłe języki, ale również na dobrą zabawę i połączenie jednego z drugim to uważam jest bardzo dobre rozwiązanie. Dzieciaki dobrze się bawiąc mogą jednocześnie wiele się nauczyć. Dzisiaj praktycznie bez lekcji interaktywnej, bez innego spojrzenia na historię, czyli dotknięcia nie tylko historii, ale wszystkich innych przedmiotów, praktycznie skutecznie nauczanie jest niemożliwe. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza tym się szczyci, że jest szkołą chociażby i kameralną, i nowoczesną. Czyli każdy uczeń może przeżyć określone wydarzenie czy spotkanie z nauką w sposób interaktywny. To jest cecha szczególna tej szkoły. Co dzisiaj nas czeka? Oprócz rozgrywek komputerowych, gier i zabaw edukacyjnych, gier planszowych, kart, czy chociażby PlayStation, również nauka języków obcych, matematyka, informatyka, także każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Młodzież, która w piątkowy wieczór pojawiła się w szkole na Osiedlu Zwycięstwa, mogła wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli różnych przedmiotów. Odbędzie się lekcja historii, pogadanka historyczna, taki wieczór historyczny, może nazwijmy to. Informatyka, ja jestem nauczycielem od informatyki, także będziemy przygotowywać prezentacje, rozwiązywać zadania w Excelu. Angliści również przygotowali bardzo ciekawe zajęcia z tablicą interaktywną, także będzie na pewno bardzo ciekawie i nie da się nudzić. Oczywiście wśród chłopców największą popularnością cieszyła się pracownia informatyczna, gdzie można było spróbować swoich sił w różnego typu grach. Raz na 365 dni można pograć sobie trochę dłużej. No, w co lubię grać? No, szczególnie gry strategiczne typu Monoblade, coś tam jeszcze było. Niekoniecznie, ja wolę bardziej takie strategiczne, przygodowe, RPG, takie. Przybyłeś dzisiaj z kolegami, wspólnie zmierzycie się, czy wiecie jakie, kto ma z was możliwości? Czy dopiero tutaj się będziecie poznawać jako przeciwnicy? No, wcześniej też się poznawaliśmy jako przeciwnicy, ale też pracowaliśmy w grupie, bo też można jest, w różnych grach jest opcja deathmatch, czy jakoś tak, team. Wtedy można grupowo. Tak. Macie pewne oczekiwania w związku z tą nocą komputerową? Oczywiście. Jak nie mieć? No, bądź co, bądź cała noc spędzona w szkole, no to też oczekiwania jakieś musimy mieć wobec tego. Chętnie przychodzicie na te nocne spotkania do szkoły? Ja w sumie tak, kolega po raz pierwszy jest. Ostatnio w poprzednim semestrze też była właśnie podobna impreza i też na niej byłem. A ty dlaczego zdecydowałeś się przyjść na pierwszy raz? Ponieważ szkoła zadecydowała się poświęcić więcej sal, a nie tylko jedną salę z filmami na to przedsięwzięcie. Wcześniej puszczałem tylko filmy. To wpływa na naszą naukę i możemy się też dowiedzieć większości rzeczy takich ciekawszych niż na lekcji. To jest trochę inne podejście do tego, co się dzieje tutaj przed południem czy wczesnym popołudniem, kiedy macie tradycyjne lekcje. Ale czy to jest też taki czas, kiedy wy możecie się wzajemnie lepiej poznać między sobą, ale też z nauczycielami? Na pewno tak. Możemy się ze sobą bawić, nie wiem. Zupełnie inne zasady panuje. Tak. Więcej rzeczy można się dowiedzieć i na takim bardziej luzie podejść do całej sprawy niż w takim stresie. Może się lepiej poznać. Ile jest mentaj? Dwie. Trzy. Nie, bo się. Znaczy tu w perspektywie jest to tak pokazane, gdyby było do wewnątrz, tak? To spotkanie wieczorne z młodzieżą traktujemy przede wszystkim jako zabawę, czyli nauka przez zabawę. Okazja do wesołego spojrzenia na naukę. I taką cechą charakterystyczną naszej szkoły jest to, że spotykamy się właśnie o różnych godzinach, nie tylko w godzinach od 8 do 16. Jest to wspólne spotkanie młodzieży i nauczycieli. Sam pomysł zresztą narodził się ze strony młodzieży, gdzieś tam zaczerpniętej z nocy muzeów. No jest to taka okazja przyjemnego spędzenia wspólnego czasu. To najlepiej świadczy, że wszyscy czują się w szkole dobrze. Nikt nie unika siebie. Noc komputerowa w zespole szkół nr 7 zakończyła się w sobotę o godzinie 6 rano.